Z ewangelickim pozdrowieniem: Heil Hitler, kto jest autorem tych bulwersujących słów, jaki to ma związek z głuszycą i co jeszcze udało się odnaleźć w tajemniczej szafie, otwartej po wielu dziesiątkach lat. Sensacyjnego odkrycia w kościele Najświętszej Marii Panny w głuszycy dokonali Grzegorz i Ewelina Borenstein, którzy od lat zajmują się badaniem tajemnic i śladów pozostawionych po II wojnie światowej. Tym razem ich uwagę przykuła pewna tajemnicza szafa, ukryta za mechanizmem organów w głuszyckim kościele. Kilka lat temu postanowiliśmy zrobić kilka fotek do domowej kolekcji. Ksiądz pozwolił wejść do kościoła, no i przypadkiem natrafiliśmy no, na szafę. Niestety nie chcieliśmy jej ruszać, po prostu nie było dobrego momentu. No i po kilku latach przyszedł nowy proboszcz, zaciekawiony też historią naszego terenu, pozwolił zajrzeć do środka prawdzie złota, ani innych kosztowności nie znaleziono, natomiast zdecydowanie z punktu widzenia historyków można nazwać znalezisko skarbem. W szafie znajdują się liczne dokumenty, książki, gazety, śpiewniki z dawnych lat. Najstarsze z nich pochodzą z XIX wieku, ale zachowały się w doskonałym stanie. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, to wszystko, ta cała szafa, bo jednak tyle lat po wojnie, a wiemy o tym wszystkim, że kościoły, przede wszystkim kościoły, były wszystkie bardzo grabione, a tu mamy taką perełeczkę, stoi szafa. Z pełnymi jakimiś różnymi wydrukami, książeczkami. Powiedzmy, na no pierwszy rzut oka, to co przejrzeliśmy, to wszystko faktycznie związane jest z chórem, który tutaj musiał dość prężnie działać. Mamy zapiski po prostu kantora, czyli tego przewodniczącego całego chóru. To wszystko jest tutaj widoczne. Cała historia, naprawdę potężna, tak jak już tu wcześniej Wilna zaznaczyła kapsuła historyczna, tak? Jednym z ciekawszych znalezisk jest pewien list, który podpisany został bardzo niepokojącym sformułowaniem. Z ewangelickimi pozdrowieniami Heil Hitler. Skąd wzięła się tak niefortunna zbitka słów? Ciekawostka jest taka, pismo między, można powiedzieć, kurią a parafią, tak, które dostarczone było tutaj, do, znalazło się w tych dokumentach. Ciekawostka, jakieś tam są określenia, przypuszczalnie spis właśnie tutaj z 1937 roku, jakich mamy tam wiernych i... Ciekawostka taka, jakie podejście już było nastawienie dalej. Mamy pozdrowienia właśnie katolickie. Typowo z katolickim, ewa, przepraszam, nie katolickim, ewangelickim pozdrowieniem, High Hitler. Takie kieruje po prostu pozdrowienie pastor. To jest efekt tego, że tutaj przed wojną biskupem na, na Dolnym Śląsku, można powiedzieć, tym całym zwierzchnikiem, była osoba bardzo promująca, można powiedzieć nie tyle promująca, nawet taka yy... zaangażowana. zaangażowana, tak, właśnie cały ten ruch nazistowski, tak. I dlatego może nawet nie pozdrowienie szczęść Boże, tylko od razu mamy Haj Hitler, tak. Co jeszcze znalezisko może nam powiedzieć o ludziach z tamtych czasów? Na przykład w jednej z książek znaleźć można rysunki wykonane ołówkiem przedstawiające bardzo sprośne sceny. Nie wiadomo, czy jest to dzieło frywolnego kurzysty, ale podobne nieobyczajne szkice można znaleźć dziś w zeszytach nastolatków w okresie dojrzewania. Ale już zupełnie na poważnie, te tysiące stron kryją być może jeszcze wiele innych ciekawych informacji. Będzie nas to kosztowało troszeczkę pracy, żeby to wszystko przejrzeć, co w tym jeszcze się znajduje, czy może jakieś ciekawostki historyczne, może jakieś trafimy na konkretne zapiski. No fakt, jakby ktoś szukał złota, no tego nie ma, bo jednak widać, że no ta szafa była w jakiś sposób zagospodarowana, ale to, co cenne pewnie było w sensie finansowym, na pewno z niej zostało wyrabowane, ale dla nas historia Maryjo, no to chyba jest najbardziej cenna sprawa, no i to wszystko tutaj mamy. Będzie długo to podlegało pracy. Wszystkie odnalezione książki, dokumenty będą teraz dokładnie badane i katalogowane. Najciekawsze powinny zostać przetłumaczone. Docelowo, być może, powstanie z nich jakaś wystawa, która mogłaby stanowić dodatkową atrakcję podczas zwiedzania odrestaurowanego niedawno kościoła.